Organic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. We have to come clean. My desire to reveal the truth. I'm going to tell them everything. It might create more problems than it's time solves. To take responsibility. We want to have any chance. I've always valued your friendship, Leon. Stay right where you are. Mr. President! It's all my fault. I did this. What are you talking about? Tolong's Cathedral. I'll explain everything there, Agent Kennedy. How do you know my name? Yes? Hunnigan. You're both all right. How do you two know each other? That's Helena Harper. She's been with the Secret Service since last year. I can't tell you how good it is to hear you two are all right. Look, I hate to rush introductions, but I need a report on your situation. I just shot the president. What are you? He had already been infected by the time we found him. Leon. Leon did what he had to. He saved my life. God help us. All right, I'll submit the report. You two just focus on getting the hell out of there. The virus has already spread 3 miles past the campus perimeter and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tolok's Cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead? You will if you come with me. Witam wszystkich z tej strony Tula i dziś zaczynamy nową serię na moim i nie tylko moim kanale z gry Resident Evil 6, a ze mną jest... Jest Hast i będziemy tutaj... się zmagać z niezliczonymi potworami. Tak, dokładnie. Jest ze mną Hast, czyli Tomek. Także będziemy nagrywać każdy z osobna. Także u mnie na kanale możecie zobaczyć grę z perspektywy Helenki, a u Tomka z perspektywy Leona. Leon, tak. Tak. Dokładnie. I tak ja w grę nie grałam w ogóle, także jak zwykle jestem nieogarnięta. Ja tam trochę kiedyś. Tak, ale jak coś to będziemy sobie... Znaczy raczej chyba ty mi. No ale nic, dobra, to zaczynamy. To może iść pierwszy. No pierwszy ogień. Ja się będę... tell me everything once we get to the cathedral. Deal. Nie. Deal. I tym razem. Ja będę cię z tyłu osłaniać jakby co. Jest mały klimat. Here too. This is getting out of control. Aha, i tutaj są jakieś znajdźki, coś takiego, coś tu zbieramy, czy... Wiesz co, tak, na każdym z poziomów, nie pamiętam ile, ale są takie emblemanty niebieskie, okrągłe, które można zestrzelić. One są w różnych ukrytych miejscach, czasami niedostępnych. Mhm. I jak je właśnie będziesz niszczyć, to tam różne rzeczy... Boże, jak ja się świecę. No to musisz waciki użyć. Gdzie idziemy? Czemu oni się tak wloką dziwnie?
To jest element fabuły, no przecież muszą zbudować klimat, tak, żeby. Dobrze, budujmy klimat. Cicho, budujmy klimat. Twórcy włączyli opcję biegania. To musimy się skradać. Budujesz klimat? Och. I co? Będziemy wyjść. Cały czas buduję klimat. A, ikonka na drzwiach, no przecież. Faktycznie, przecież to są podane metry, gdzie mam iść, dobra. Mam parę rzeczy. Są takie specjalne drzwi, które można otworzyć tylko we dwójkę. You see one of them, aim for the head. It's your best bet. Dobra, mam docelować w głowę. Uwaga. Nikogo nie ma. Halo? This is where the reception was gonna be. They'd all be here eating dinner right now if... You think anyone survived? Przyszli posprzątać, to dosłownie. I hope so. No, całe szczęście, że cała gra nie jest w takim tempie. No, no. Szczerze, to tak... Just like Raccoon. The Raccoon City incident. Ale Tomek, to ten klimat psujesz. Yeah, I'll never forget it. We're going to this cathedral of yours. But if you really did have a hand in this, you can kiss your freedom goodbye. To jest katedra Helenki. Aha, okay. Ona ma jakiś trop, cały czas tajemnice, wiesz, nikomu nic nie mówi, o co chodzi, ale... Leon jej ufa i... What was that? Gonimy go. Only one way to find out. O, już możemy biegać. Ło! Co? Ty wyprułeś, ja z opóźnieniem. O, łamigłówkę pokonać. Labirynty! Tu nie. Tu! O, o, o! Zrobiłaś prowadzenie. A, dawaj. Ciekawie, ciekawie. Fajnie, że coś tutaj jest tego klimatu z poprzedniej części, że nie jest tutaj jednak... Od razu nie rzucają cię do akcji, tylko... A dobrze, masz mikrofon na głowie, bo tak ciszej. Mikrofon na głowie. A teraz? Dobra. Co tu? Czemu je tak jakoś dziwnie? Co ty to jakoś tak dziwnie? Kamera się... No, wiesz co, czasami bez twojej zgody twórcy zrobili zbliżenia na jakieś sytuacje, a jak nie wiesz w ogóle o co chodzi, to się dzieją dziwne sytuacje. Okej. Okay. Nawet widzisz połowę gramy. Gdzieś tu wyszli, tu. No, on chyba biegł w tym kierunku. Jakaś kuchnia, nie? Coś ten desen. Bo... To było właśnie na koszu. Siłem się zdecydować. Helenka jest za gruba chyba. Ktoś tam się dusi. Różlica trzeba. Oh my god. Ty też masz ten mój napis nad głową? Tak, tak, widzę napis Tula. No, okej. Na szczęście mamy tutaj porady. Dokładnie. Czy lecimy go? Don't shoot! To to? Ktoś tu ma duży problem. Are you alright? W każdym razie ma gruźlicę chyba. Tak. To jego najmniejsze ze zmartwień. Okej. The fog. It came out of nowhere. Dobry film. Liz! Nie widziałeś? Wait, let me go! It's too dangerous. I teraz znowu chyba komuś się wygonić. My daughter, she's all alone. Oh. If we don't do something. All right. I get ale przykre. It. But if you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Powinien słuchać Leona. On już ma takie doświadczenie w tych sprawach. W ogóle ten jego wzrok, naprawdę. Liz. Is that your daughter? All right. Let's find her. Leon, we don't have time We're to. We're making the time. Oh, ale słodkie. Takim, widzę, rozkazującym tonem tutaj, kurczę. Liz, where are you? O, znowu nie możemy biegać. Oh my god, znowu klimat budujemy. A nie, już nie! What was that sound? Cały szczęście, że ma latarkę, a my nie. Mhm. To teraz szukamy tej córki, rozumiem, tak? Jasne. Okej. Okay. Gdzie straszysz się? You're scared. Szczury. Who turned the lights off? Stay sharp.
On tu poszedł, ty. Zresztą tu jest tak ciemno teraz, naprawdę. Jezu, nic nie widać. Dobra. Totalnie. O, na szczęście mają swoje latareczki. Dlaczego tam jest więcej niż jedna latarka? Czy ja mam schizę? Nie, oni mają taki... Jak oni? No Tula, w sensie Tula, no słuchaj mnie, no. Helcia i Leoś mają swoje takie zestawy Bluetooth. A, o mają taką chodzi. Maluteńką żaróweczkę, jakby nie mogli mieć większej. Ej, tu jest znowu ten labirynt. O, Jezus. Dobrze, zaczęli. Mają broń, mają niesamowite doświadczenie, ale nie potrafią przekroczyć krzesła. Tak, że też tu skakania nie ma. No to o, jest... chyba tutaj. Czuję się, jakbym grał w Pac-Mana teraz, ale... I co zrobiłeś? Nie wiedziałem co, ale coś spadło. Zrzuciłeś Randall czy coś. No i nie ma drogi powrotnej. We need to find her. Gdzie? O! We will. Tutaj. Just stay close. Nasz GPS. Za Leosiem. No, to sam sobie poradziłeś. Mimo, że te drzwi były chyba większe od poprzednich. No chyba. Ej, no, dlaczego nie mogę biec za tym, możesz? Przestraszyłem się swojego strzału. Po co już ty? Chciałem zniszczyć balonik. Ej, musimy jego posłać pierwszego. Niech go zerzą, jakby co. O, właśnie, właśnie. No? On ma latarkę. A, zamknięte. Please answer. It's your daddy, Liz. Liz. Tam mam iść na górę, chyba nam świeci. Jeszcze bardziej mrocznie, jakoś tak to te schody na górę zawsze dają takiego dreszczyku. Dlaczego on został w tyle i nas tu posyła pierwszych? Celuj w niego swoim celownikiem. W kogo? Leczy. No w niego kaszlam. Mam go zabić? Oczywiście, że nie. Dopiero potem. Pewnie dopiero potem. Jak gruźlica już postąpi. Okej. Ja myślałam, że na górę, bo tam świecił na górę. Właśnie też tak myślałam, że... Co on kombinuje? Myślałam. On patrzy, czy ona nie siedzi na tym krześle chyba. Za kwiatka zajrzy. O, za obrazem na pewno się. Czy nie ma jej w akwarium? W gablocie? Pod dywanem? A nie, tu nie ma czy dywanu. Nie jest pod stołem? Nie, po co on patrzy na okno z tą latarką? Po co patrzy na tą roślinkę? Bo pewnie tam coś jest, chodź zobaczymy. A, on ją tropi. Szuka spinki, wiesz, kępków włosów, jakiegoś tutaj buta. No widzisz, to już wszystko wiemy. Dusi się, strzelaj! Celuj w niego. Wiesz, że nie widzę twojego celownika? Nie? Piękny fioletowy, specjalnie zmienił. Dobrze, że mi powiedziałeś. Okej. No, she's here, somewhere. Atak astmy, idziemy dalej. No, otwieraj te drzwi, na co czekasz? No. Ale anemik. Pani przodem, oczywiście. Tak. Wysyłasz mnie na śmierć. Podoba mi się, jak ta podłoga skrzypi w całym tym uniwersytecie czy kampusie. Ty, teraz szukaj na ścianie, zobacz. O, czy ona nie stała się pająkiem, nie zrobiła pajęczyny. Albo wiesz, jest jakaś opętana przez szatana i wiesz, skacze po ścianach. On się zastanawia, czy ma wejść do windy, czy... Aaa, teraz rozumiem. Dobrze, że Leon na to wpadł. Musieliśmy podejść do windy. No, on ma klucze. Samochód. Let's find Liz and get the hell out of here. Dokładnie. Liz? No to gdzie on poszedł? Liz, is that you? Cii. Słyszysz muzykę? Sorry. To było piękne. Tu jest w kartonie, na pewno. Metal gear. Znowu się wleczemy. O! Wypadł! To... Co to kury? Te. Jak ty? Specjalne. No, no. A wiesz, jak zawsze. O, ale słodkie. Liz potrafi grać. Psujesz klimat. Nie psuję. Psuję. Ręka, zobacz. W zasadzie ślad krwi, a nie ręka. No. Jakby to była tylko ręka, to już by oznaczało, że ona nie żyje. Lełem przodem, zapraszam. Okej. Okay. No, ktoś to musi być przodem. Aha, we dwóch te drzwi są mniejsze. O, okej. Okay. We dwoje. Dobra. Halo? Ktoś tu leży, to... Strzelać? Nie wygląda na grę. Nie.
padła sama, okej. Okay. Się nie miała. Pomóc pani? A to jest ta córka, dobra. Tak, 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 aktor winny. Myślę, że ona tam leży. Mom and Liam? Czy to jest kaszanka? Co to jest? A nie, to jakieś pączki. Ucieknie z kampusu. Okej. Okay. To za nimi? Powinniśmy zawsze coś podejrzewać, zważywszy na te dwa trupy. Ale okej. Okay. Czy ja wiem? Listami idziemy dalej. Boże, jak ją wleczę. Ona idzie jak taki zombie, jak normalnie. Nie chcę nic mówić. How do we get out of this place? Oh, na pewno się wyliżę. The underground parking lot. The elevator is up ahead. Ważne, no, nie wiem. Hopefully it still works. Może ich popchniemy trochę, co? Pójdą szybciej. Czekaj, ciągle muszę patrzeć na tyłek jej. Może zdołam go wystraszyć, pobiegnie szybciej. Nie podziałało. Nie trać amunicji. Właśnie. Tylko 120 pocisków. Boże, brzydki ma ten tyłek, zobacz. Ale no, taki strój trochę jak z Simsów, nie? Zwyczajna koszulka, jakieś dżinsy i to wszystko. Co się stało? Stanęli. Halo? Do przodu. Nie, oni oboje mają teraz atak astmy, poczekaj. Okej. Okay. Może ich zabijemy jednak. Nie. Nie. Mój celownik w zasadzie prześwietla ich na wylot. To chyba dobry znak. A, my musimy iść przodem. Coś tu się zatentegowało. A, dobra. No tak, współpraca. No. O, proszę, jakie przejście dla nich. Kooperacja. Dobra, idź przodem, to ciasno. Dlaczego? Bo tu było ciasno. No tak, ale Helenka jest gruba. No i wszystko zmierza w dobrym kierunku chyba. Mówisz? Coś się wczytuje. Łatwo można tutaj się zagalopować, nawet nie patrzę w ogóle na czas, już nie się wczuwam. Ja mam czas, pilnuję. Ta córka wygląda mi podejrzanie, ja nie wiem, mam złe przeczucia. Czy ja wiem, wielu ludzi wygląda podobnie do niej. Tak mówisz? No nie wiem. Ostatni chwilę życia, ale... Mówiłeś, że się wyliżę. Tato, przemieniam się w zombiaka. Nie! W samochodzie mam aspiry. Nie myślałam, że ona się w zombiaka przemieni, jestem już czerwona. Umarła. Ja myślałam, że będzie zombie, jak i będziemy ją musieli zabić. Jezu, ja myślę, że to ty. Dzięki, wiesz. Ty by tak jęczałeś wcześniej, to myślałam. Tak robię tylko jak się... Przedłużka. Oho! Zasilanie, Leon! Raczej jego brak. Halo? Nic nie widzę. Coś słyszę. Jakby... Słyszysz? Coś kogoś je. Jakiś fast food. Ja nic nie widzę! O, oh, fuck, co to jest? O, oh, jest lis. Widzisz? Ale że jestem po prostu... Strzelać? He's already gone! Shoot her! Mówiłam... Strzelać mam, czy co mam robić? Coś tu trzeba naciskać, fuck! Po mnie. Zastrzelam cię na oku. Zastrzeliłem. Wiedziałam, że się zamienił w zombiaka, widzisz? W ogóle nie przypuszczał. Oczywiście, że nie, bo jestem taka inteligentna, no, po prostu. To ja mam duże braki. No widzisz, dobrze, że jesteś tutaj ze mną. Co to jest? I don't think we're alone in here. Nie jesteśmy sami. Lena, grab your gun. Mam broń. Oh! Oh fuck! Widzisz? Już bym cię dawno zabiła. Wow, ej, ja to... Co ty robisz? To było judo. A, widzisz. Nie. Co się stało? Bonjour, alarm. Okej, no to... walczymy? Nie. A, przede mną. Ej, ja nie mam amunicji. A to musisz walczyć wręcz. Serio?
O, właśnie za trzech smoothie. Poczekaj spokój, wiesz? Poczekam. Wow, jak go przykopał, widziałeś to? Ale kto to mówi? No on mi! O, kolejny widzę. Kiepsko. O, i teraz wykorzystaj. Jak on jest na stronie, to możesz taką akcję specjalną wykonać, czy zauważyłaś. Nie, właśnie. Dobra, lepiej biegnijmy dalej. Dobra, biegnijmy. Kieruj się GPS-em. Dobra. Czyli za tobą. That's our cue to get the hell out of here. Jakieś jaja. I couldn't agree more. W całej rozciągłości. Szymy spację. O, jesteś. Pamiętaj, to jest mniejsze, czyli we dwójkę otworzyć. No tak, zdecydowanie. No to się robi, trochę się wszystko wymyka spod kontroli. Teraz będziemy musieli ich wszystkich zabić? Ach, skądże, przecież byli za bramą. A co to taka brama dla tylu? Wiesz co, jak jest wyprzedaż w markecie, albo się market otwiera, to też się nie potrafią dostać ludzie, także nie doceniasz tej bramy. Wow. Co to? Help! 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 Patrz jak machają, kurde. To rozumiem, że teraz... Idzie zombiak! Uciekajcie! Znasz język migowy, nie wiem, rozpalmy ognisko. Zaraz ich pożrą. Szkoda, że robią tyle hałasu. Wow. Nie wystarczyłoby machać tym napisem? Przecież i tak ich nie słyszymy. Let's go. Leon, it's too late. Zgadzam się. There's nothing we can do. Dokładnie. Ja jestem realistką. Helenka widzę też bardzo dobrze. Zgrany z nas zły. Leon jest niepoprawnym optymistą. Tak, tak jak ty. Skąd wiesz? Tak myślę. Ja jestem niepoprawny optymistą. Naprawdę wierzę, że zdołamy to przejść. Mój realist, dalej, dobra. Okej, wiesz co, ja myślę, że tutaj będziemy mogli sobie skończyć. W sumie jest idealny moment. Tak, jak na pierwszy odcinek myślę, że wystarczy. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj Tomek trochę psuje klimat, no ale cóż, ja poradzę. Psułem klimat, nic z tych rzeczy. Oczywiście, tak. Ale okej, o, widzisz, no, super miejsce, myślę, że tutaj sobie skończymy. I co? I dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. I do następnego. Pa, pa. Uwaga.